Witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik z serii Polacy za granicą na kartach różnych wydawnictw. I szybciutko, bo niektórzy mi zarzucają, niektórzy lubią jak opowiadam o piłkarzach, niektórzy nie. Więc może dzisiaj taki szybki przegląd tego, co mam z kart Polaków w lidze francuskiej. Nazbierało mi się ich troszkę, więc chciałem wam pokazać. Tutaj, tak jak to się mówi, teraz bardzo modne powiedzenie, farbowany list, czyli Damian Perkis. Tu jeszcze w barwach Chauchot we Francji z sezonu bodajże 12-13 czy 13-14. 11-12. 11-12. 11-12 to jest sezon. I dalej już jedziemy. Mamy tutaj Krychowiaka. Jedna karta. Krychowiak, wiemy, już teraz gra w Hiszpanii, w Sewilli. Tutaj następna, tu już taka karta, gdzie Grzegorz jest bardziej doceniony, na Superstar. Superstar, karta z numerem SDR-13. Superstar, sezonu 13-14, czyli z ostatniego we Francji, gdzie już był Grzegorz mocno doceniany. A tutaj, niech wszyscy z was pamiętają, że Grzegorz Krychowiak we Francji zaczynał karierę w Bordeaux, gdzie w wieku tam, nie wiem, 14-15 lat wylądował i od tego czasu można powiedzieć, że jest takim wychowankiem Bordeaux. I to jest karta z sezonu 11-12, gdzie był Bordeaux. Niestety tam się nie przebił, został wypożyczony do drugiej ligi wtedy, ale to wyszło mu na dobre, bo tam się ładnie rozwinął i teraz możemy podziwiać jego super grę w reprezentacji, czy właśnie w Sewilli. Teraz kolejny piłkarz, to jest Piotrek Świerczewski. Tu jest taka karta z 96 roku. Piotrek wtedy z GKS-u Katowice wyjechał do AS Saint-Étienne i tam właśnie występował. AS Saint-Étienne to jest drugi sezon. To jest karta z drugiego sezonu Piotrka w Saint-Étienne. I tutaj kolejny, 97 rok, to już się przeniósł do Bastii. Saint-Étienne, z tego co pamiętam, to chyba spadło z ligi i on przeniósł się do Bastii, gdzie tam na Korsyce przez ładne parę lat występował. I może to nie była drużyna z jakichś górnych rejonów tabeli, ale tam nieźle sobie radził. Tu też kolejna, chyba jest to 99 rok, karta taka z Bastii. Food Cards, 98 rok. Food Cards, Panini Food Cards, 98 rok. Tutaj następnego mamy piłkarza. To jest Mariusz Piekarski. Niektórzy, którzy się interesują piłką, to na pewno wiedzą taki mniej więcej przebieg jego kariery. I wiedzą, że to jest, teraz menadżer wielu piłkarzy. A jako piłkarz miał dosyć ciekawą karierę, bo występował nawet w Brazylii, co nieczęsto się zdarza, żeby polski piłkarz w Brazylii i nawet wam powiem, że nieźle sobie tam radził. Na początku w Atletico Paranaense Curitiba, a później już do jeszcze lepszych klubów tam gdzieś przechodził, chociaż tam nawet we Flamengo grał, ale też był znany z tego, że ożenił się tam z jakąś tam super prezenterką telewizji, jedną z tam z najsławniejszych, najpiękniejszych, także to był taki David Beckham Brazylii. ale naprawdę technikę miał niesamowitą i właśnie tam z Flamengo on przeniósł się do Bastii. No niestety w Bastii sobie poradził. Słabo to wyszło, tam chyba jeden sezon czy dwa, później kontuzja, wrócił do Legii i już tam jakoś nie zrobił kariery. Tutaj mamy Jacka Bąka. Jacka Bąka karty mnie cieszą, bo niedługo, z tego co słyszałem, Jacek Bąk będzie w Kielcach, więc najprawdopodobniej uda mi się podpisać te karty. I tu kolejna Jacka Bąka z sezonu 97 w barwach Olympique Lyonu. Jacek Bąk w Olympique Lyon i w Lens we Francji grał. Ci, którzy oglądają moje filmiki, to na pewno widzieli przegląd jego kart z autografem na pocztówkach klubowych. To naprawdę tam fajne fotki, takie te większe. A tu mamy kartę
kolejną to jest w Lyonie. I teraz też jeszcze niedawna gwiazda Ligi Francuskiej, a przede wszystkim Auxerre, dużego formatu napastnik, który też wrócił do Polski i jakoś powoli już myślę, że kończy karierę, bo gra tam w niższych ligach, ale już tak chyba rekreacyjnie. I Reguilón, też taka karta Panini. To jest sezon 2010-2011. Tu też bardzo kiedyś popularny piłkarz, reprezentant Polski Tomasz Kłos. Tomasz Kłos był na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy. Chociaż nie, na Mistrzostwach Europy to już chyba nie grał, już nie pamiętam dokładnie, nie chcę zmylić. Ale grał we Francji w Auxerre, później w Kaiserslautern i później przez wiele lat w Wiśle Kraków jeszcze. Także bardzo, bardzo, bardzo kiedyś popularny i sławny piłkarz. No i kolejny farbowany lis, Ludowik Obraniak, tutaj w barwach Bordeaux. Tutaj kolejna karta Bordeaux. Sezon 12-13. 12-13 to jest taki właśnie na wzór tych kart została zrobiona polska ekstraklasa. Ci, co zbierali ekstraklasę, to właśnie pierwszy sezon, jaki został wydawany w Polsce, to właśnie identyczny był wzór graficzny jak ten francuski. Zawsze tak jest zresztą, że oni wypuszczają, a za chwilę wychodzi ekstra klasa z identycznym wzorem graficznym. I tu dalej karta Obraniaka z sezonu, to jest 11-12. I tu mamy teraz takie starsze karty. Większość z Was na pewno nie wie, ale Legia, jak gra w Lidze Mistrzów w sezonie 96, to bardzo dużo piłkarzy się wypromowało i wtedy taka zapanowała moda troszeczkę we Francji na polskich piłkarzy, którzy grali w Legii, w Lidze Mistrzów. I tutaj jest właśnie Marek Jóźwiak, on przeszedł do Guingamp, do Francji i tam chyba przez 3 czy 4 sezony świetnie sobie radził, był naprawdę ostoją defensywy i wyrobił tam Polakom dobrą markę. Bardzo, bardzo doceniałem go wtedy i zresztą później też, no bo zawsze to był bardzo solidny obrońca i fajny dosyć człowiek. I tu mamy kolejnego właśnie piłkarza z Legii, który się tam wypromował. To jest Grzegorz Lewandowski, to był taki skrzydłowy atakujący. Wtedy to była taka moda, że się grało na szybkich skrzydłowych i leciały te kontry Legii. Z jednej strony był Jacek Bednarz, z drugiej Grzegorz Lewandowski i rozrywali każdą obronę, dośrodkowywali, a tam czy Podbrożny, czy Kucharski, czy jacyś inni napastnicy, czy wcześniej jeszcze Kowalczyk, próbowali strzelać bramki. I tu właśnie Grzegorz Lewandowski, on nie zrobił aż takiej kariery jak chociażby Jóźwiak, ale był nawet to jest jeszcze piłkarz, który był chyba na olimpiadzie w 92 roku, więc to był wicemistrzostwo olimpijskie. A tutaj w barwach w Cannes, we francuskiej Cannes. Tu chyba tylko sezon w tym Cannes grał. I kolejny piłkarz, który ten piłkarz na pewno zrobił sporą karierę, nawet w polskiej lidze strzelił ponad 100 bramek, to jest, czy, chociaż nie wiem, czy 100, czy nie stanął jakoś tak dziwnie na 99, ale tak około 100 bramek miał w polskiej lidze i to jest Tomasz Wieszczycki. Ten piłkarz to już jest historia polskiej ligi, on w Polsce grał w ŁKS-ie, czy w Legii Warszawa. Tak więc zdobył tam Mistrzostwa Polski. Bardzo, bardzo ciekawy piłkarz Tomasz Wieszczycki. Teraz ekspert Kanał Plus, więc też duża szansa, że podpiszę tę kartę, bo jak wiadomo, Kanał Plus przysyła swoich ekspertów na mecze Ekstraklasy, więc często możemy je. Mogę ja sobie przynajmniej próbować je podpisać. A tutaj nie wiem, czy to pokazywać. No, tu akurat jak mam Darka Dudkę, to nie z Ligi Francuskiej, tylko z Levante, ale z hiszpańskiej ligi mam mało kart, więc tak może awansem, bo niedawno ci, którzy z kolei oglądają mecze o kartach i o autografach i pocztówkach klubowych, to na pewno widzieli,
niedawno był mecz Korony z Wisłą Kraków, gdzie podpisałem sobie właśnie tę kartę. I tu jest Levante, no ale to szybciutko, bo to jest o lidze francuskiej, więc tu mamy już Darek Dudka w barwach Auxerre. Barwach Auxerre z sezonu 2010. I taka karta właśnie z podpisem, którą podpisałem na meczu Korony z Wisłą Kraków niedawno. Darek Dudka to wiadomo reprezentant Polski, wielokrotny reprezentant Polski i gracz między innymi właśnie Auxerre, Birmingham, Levante, no i teraz Wisły Kraków, a wcześniej za granicę wyjeżdżał też z Wisły Kraków, a jeszcze wcześniej grał w Amice Wronki. Także tutaj kolejna karta z sezonu 11-12 i tutaj już karta taka bardziej zaawansowana, już Darek doceniony tam w Auxerre jako idol, czyli taki fans favorit, czy ulubieniec fanów, też sezonu 11-12. Dodaj szybciutko jeszcze karta z tego sezonu z ekstra klasy, bo to po kolei miałem ustawione, a specjalnie ją tutaj zostawiłem, żeby wam pokazać właśnie to, co wcześniej mówiłem, jak bardzo podobne są karty we Francji, bo tutaj zobaczcie, mamy Kamila Grosickiego, to jest karta z tego sezonu w Stade Rennes, to jest klub, w którym gra Dawid Grosicki, oczywiście życzymy mu powrotu do zdrowia, bo tam kontuzję, złamał rękę i jest wykluczony z gry na miesiąc czy dwa. A tu mamy właśnie taką kartę ze Stade Rennes z Francji Kamila Grosickiego i dla porównania karta z tego sezonu, oczywiście z Ekstraklasy, widzimy, że są niemal identyczne, znaczy niemal identyczne wzory, wszystko jest bardzo podobne. Z tyłu też praktycznie u nich widać, że nie ma tych kodów, u nas są kody do tej gry internetowej. A tak to bardzo podobny wzór, nawet stadion identyczny. Tak więc widzimy tutaj Kamila Grosickiego na takiej karcie z tego sezonu. Nie wiem, czy tam wyszła jeszcze jakaś więcej, nie szukałem tam po checklistach, znaczy po internecie i nie widziałem, że był inny Polak z Francji w tym sezonie na karcie, więc musimy się zadowolić Kamilem Grosickim. A tu super karta Ryszarda Tarasiewicza. Ryszarda Tarasiewicza oczywiście kartę podpisałem sobie, bo to jest teraz trener Korony Kielce i tą kartę udało mi się podpisać, nawet zobaczcie, jak ładnie mi się ten podpis tutaj wkomponował w kartę. To jest karta bodajże z 90. Tak, to jest sezon 91-92. Taka karta. Bardzo, bardzo jestem zadowolony, że udało mi się ją zdobyć, a jeszcze bardziej, że mam ją podpisaną, bo okazuje się, że pan Ryszard Tarasiewicz jest super trenerem i wyciągnął Koronę z dolnych rejonów tabeli. Teraz już troszeczkę wyżej, mieli nawet aż do wczoraj serię bodajże 6 meczów bez przegranej, 4 zwycięstwa, 2 remisy. No wczoraj niestety przegrali z Pogonią, no ale trudno. I tak nie ma co narzekać. I tutaj karta z 94 roku też. Kiedyś to był, słuchajcie, jedna z największych gwiazd reprezentacji w tamtych czasach. Akurat to był taki zły czas reprezentacji, że oni sobie tam słabo, słabo radzili. Ale Jacek Ziober to był taki nicki pomocnik, bardzo szybki i we Francji grał w 94 roku. W klubie, już mi się to zapomina, w Montpellier. Grał w Montpellier, później wyjechał do Francji, do Hiszpanii, grał w Osasunie Pampeluna i tam też nieźle sobie radził, tam nawet było takie trio w Osasunie Pampeluna, przyszedł tam Rysiek Staniek, to wtedy wicemistrz olimpijski i przyszedł tam Romek Kosecki i we trzech, takie było trio w Osasunie, nieźle sobie radzili. Tak więc tutaj mamy taką, bardzo lubię tę kartę, bo to jest piłkarz taki właśnie mojego, może nie dzieciństwa, ale wczesnego dzieciństwa, że pamiętam, że we wszystkich wiadomościach tam było zawsze, że Jacek Ziober zdobywał bramki, czy tam asystował.
I tu też taki dosyć solidny obrońca, taki klasyczny obrońca dawnego GKS-u Katowice. GKS Katowice był znany z tego, że z takiej śląskiej nieustępliwości, że tam piłkarze nigdy nie odpuszczali i właśnie Roman Szewczyk tam się wypromował i wyjechał do Francji, do Sochaux. I tam występował przez chyba 3 sezony. I tutaj jest taka karta Official Football Card Sochaux sezon 94-95, czyli 95 rok. I kolejna karta to już taka Football Card Premium, to już takie bardziej zaawansowane, taka świecąca jak na tamte lata. Widzicie, to już taka gwiazda typowa Sochaux. Pomocnik, tu mamy z tyłu przebieg kariery i Roman Szewczyk jako pomocnik. Tak więc to by było na tyle. Widzieliście przeglądzik takich szybciutki moich kart z Ligi Francuskiej. Trochę mi się zbierało, trochę było tych Polaków w Lidze Francuskiej. Cieszę się, bo to kawał historii polskiej piłki. Mam nadzieję, że Was chociaż troszeczkę to zainteresowało. Dzięki za oglądanie. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.